Witam serdecznie z tej strony, moi drodzy. Kolejny dzień, przepraszam, kolejny odcinek i melduję, że nie spaliśmy w krzokach, tylko spaliśmy na parkingu przy Biedronce i właśnie do tej Biedronki się będziemy udawać. Kolejne ujęcie będzie z tego, jak wyglądało miejsce, w którym spaliśmy, a potem krótkie zakupy. Tak wygląda miejscówka, w której spaliśmy. Byliśmy tam w krzakach w lesie, ale pomyśleliśmy, że pewnie znowu dostaniemy mandat, a tutaj jest Biedronka. I właśnie do niej idziemy. Pogoda, widzicie, jaka jest. Może nie będzie aż tak źle, jak wygląda. Natomiast ja nie liczę, że cokolwiek dzisiaj znajdziemy na plaży. Ze względu na to, że jest po weekendzie, gdzie ludzie mieli wolne i szukali. Ludzie nie plażują, bo jest zimno. Pada co chwilę. No i będziemy się udawać prawdopodobnie do Łeby, ale zobaczymy. Imyk. Na śniadanie coś takiego, koreczki, jakaś sałatka. No i oglądam sobie live'a, który miał miejsce 80 minut temu, pana Michała Patera. Dziadyka, dajesz! Co za dziadyga wstępna. Jedziemy tutaj, bo tu jest kranik z wodą. Woda napełniona. Kręcimy. Z 50 litrów będzie. Zanim uderzymy do Łeby, musimy jeszcze załatwić trzy rzeczy. Pierwsza. Priorytetowo wysłać obrączkę. Druga, ja chcę jakiegoś party boxa czy coś takiego, bo mi się mój głośnik zepsuł, a ja uwielbiam muzykę. I trzy, Corsair musi załatwić, o przepraszam, Corsair musi załatwić coś z Decathlonu, coś tam musi kupić i jeszcze zamówić część do swojego hamulca, bo mu tam jakiś zacisk trzasnął i jeździ na ręcznym. Dobra, mamy pocztę. Zaraz wyślemy. Dobra, wysyłamy. Pakuję obrączkę i drukujemy paragon. W innym wypadku nie jestem w stanie. Dobra, ja się muszę skupić. Wyślę i idziemy dalej. 75 na 30. 75 na 28. Chciałem kupić tego takiego party boxa GBL-a, to, ale to jest za duże, to ma... O Jezus Maria, to prawie metr ma. I chyba na takie mniejsze przystanę, najpierw muszę poczytać o tym. Biorę tego, jest tutaj. Krzesełko też kupione. Git majonez. Ładuje się. I jak się ładuje, ma 240. A jak się nie ładuje, to leci z baterii i ma 90 maksymalnie. Zaraz się podgłośni. I leci prąd. A teraz full. O, dałem na najniższe. No, trzęsie busem. O to chodziło. Tylko będę musiał przerobić to o jakieś 3 cm. Ale tutaj może być przecież. Ale dam pieprza. Odwiedził mnie widz wojskowy. Pozdrawiam serdecznie, już poleciał, bo jego luba dzwoniła. I mi batony, kurde, proteinowe dał. Dziękuję ci serdecznie. To na razie zostaje tak jak jest. Puszczamy muzę. I możemy jechać. W końcu jedziemy na Łebę. Mamy już godzinę 16:30. Długo nam dzisiaj to wszystko zajęło. Ale no widzicie, zaczęło padać, także chociaż słyszałem, że w Łebie trochę na plaży ludzi jest. Dojedziemy, zobaczymy. W końcu jest Łeba, prawie usnąłem chyba po drodze. W ogóle spałem dzisiaj jakieś 4 godziny tylko. Jejku, Łeba wita! Na obiad, czy co to tam, ja nie wiem, jakiś tam kolejny posiłek, kiełbasa. W takim miejscu się zatrzymaliśmy. Jesteśmy jakieś 400 metrów od plaży. Później wam to pokażę wszystko z perspektywy tak jakby osoby z chodnika. Blisko jest las, ale miejsce nie jest zbyt fajne na van life. Co zrobić? Trzeba zjeść. Jest godzina 18. Pójdziemy później na plażę. Blog ekipa i żarło.
No to wszystko gotowe. Nie chce mi się dzisiaj nokty brać, bo jej nie naładowałem. A chciałem sprawdzić jedno ustawienie, żeby kapsle wykluczyć. W takim miejscu stoimy. Jest wejście na plażę. Prześlicznie pachnie rybką. No i zobaczymy, co tu ludzie nagubili. Ponoć z rana było dużo ludzi, raczej dużo, czyli trochę ich było, a teraz ludzie wszyscy wracają już z tej plaży. Garstka idzie na... Ma już nie padać, tyle plus. Jaki tutaj jest fajny piasek. Coś pięknego. Naprawdę coś pięknego, aż aksamit dla nóg. O, co to ja wykopałem? Żaden sygnał. Może będzie monetka na żywo. Coś tutaj jest. Mamy. Co to? 5 groszy. Chcecie coś tam losującej? Wpadło 50 groszy stare. Albo to jest spłaszczona folia aluminiowa, albo coś dziwnego. Albo podkładka. Wywiane, wypukane, wysuszone i stare 2 złote. O jejku. Który? 94. O, o, co to? Myślałem, że będą 2 złote, a jest jakiś znaczek i on. Kuba leci na zlecenie do Darłówka, 120 km. A ja mam plażę dla siebie. A, zawleczka, panie, a ja mam 10 groszy. To tyle dobrego. Koniec poszukiwań, godzina 21. Mamy tu piękny kanał, w którym można łowić rybki za jedyne 40 zł na rok. Chciałbym tu kiedyś przyjechać sobie busem, Kaś, stanąć i sobie połowić ryby. Ciekawe, czy to coś chyta. Wczoraj nie wyszło zbyt dużo. Wczoraj nie wyszło zbyt dużo. I co chwilę jakiś widz mnie zaczepiał i dużo żeśmy pogadali z widzami różnymi. A dzisiaj od samego rana, zaraz wam zrobię timelapsa, ile ludzi idzie na plaży i wam też pokażę, ile tych ludzi jest na plaży. Będziemy robić nockę prawdopodobnie. Kuba przyjedzie, bo był na tym zleceniu, chyba mu się nie udało, to tam u niego na kanale zobaczycie. I dzisiaj chyba nockę będziemy robili. A ja cały dzień akurat mam na montaż, bo mam 4 odcinki niezmontowane. Nie mam kiedy, cały czas non-stop dzwonicie. Wczoraj było tyle spotkań z wami pozytywnych, najbardziej... Ja się zadzwonię do tego widza i ten spróbuję wam pokazać to zdjęcie dwóch brodaczy, bo tak pozytywny jeden widz był, po prostu wybuch przy żonie, przy dwójce dzieci, taki wielki chłop i się tak cieszył, że mnie zobaczył, że nie wiem, bardzo pozytywnie. I ogólnie tu w Łebie to chyba już z jakieś 30-40 spotkań zaliczyłem z wami, także pozytywnie. No i co? Teraz zobaczycie timelapsa. Kiedy w tej mojej chałupie ta kolumna zagościła, to zrobiło się to jeszcze bardziej tak domowo. Ten karton muszę wywalić. Ogarnąłem sobie wszystko. Kosz na śmieci muszę gdzieś znaleźć. I zaraz idę się z tatą spotkać gdzieś na jakiś obiad fajny. Ja w ogóle wam nie powiedziałem, ale mój tata też zaczął sobie pomieszkiwać w aucie. Pomalował sobie nawet podobnie. I sobie na emeryturze teraz zaczął podróżować. Jak zobaczycie takiego Odyna seniora, to pomachajcie mu ładnie. Duża, duża naprawdę fura. Przerobił sobie ją fajnie. No i co? I idę z nim teraz na obiad jakiś dobry. Kuba będzie za jakiś czas. To się spotkamy i później już będziemy się widzieli na plaży. Obiadek? Bardzo dobry. Rachunek wygląda tak. Wracamy i chciałem wam tylko pokazać, ile aut jest. Jest masakrycznie dzisiaj, ludzi dużo i bardzo fajnie. Teraz szybka kąpiel i pralkę, mówisz, masz. To będziemy testować pralkę. Ile za nią dałeś? 140 zł. 140 zł, zobaczymy, jak to będzie działało. 6-7 litrów wody z jakieś 2 kilo prania. Proszek już jest? Jest. Proszek już jest. Startujemy, ponoć 130 watów. Mi się wydaje, że chyba więcej. Timer.
ty coś tam pierze, faktycznie. Podobnej wody. Czekaj. Coś tam pierze. Pierze! Ciekawe, ile to wad bierze. No to wlej trochę wody jeszcze. 130 watów. Tu jak będzie płukać, to... Obraca to. Obraca, dobre jest. Super. Musi być więcej wody, żeby obracało, wiesz? No. A już jakie czurne. Proszku chyba więcej trzeba będzie dać. A przed kąpielą. Wszystko jest już ogarnięte, włącznie z moim chłopskim ryjem. Wszystko się suszy. Dużo wody, naprawdę dużo schodzi, żeby to porządnie wypukać. Ja się spukałem do zera. Zostało mi raptem pół litra i to, co jest w tamtej butelce. Dobra, pracujemy, bo już jeden film zmontowałem, opublikowałem wam, jeszcze mam trzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzimy i czekamy na ten, na godzinę 20. Miejsce jest tu już dla Corsira przygotowane. Ja nie jestem, a czy inaczej, mój ojciec nie jest zleniem i jemu się chce gotować. I proszę bardzo, rosołek i jakaś kura. Także jemy i czekamy na Corsira i o 20 na plażę. Idziemy na poszukiwania. I muszę dzisiaj legendem w końcu spróbować z tymi kapslami, żeby ich nie kopać. Mam pewien pomysł. Dałem mu program drugi, 24 czułości z 30 i multi 3. Pierwszy sygnał grosz. Od razu widać, że ludzi dzisiaj było dużo. Idziemy w tamtą stronę. I po takie fanty się chodzi na plażę. Piękna nowa piąteczka 2020. Pyk. Śledź się wyrzuci. Woda morska, tu 25 czułości dajmy mu. Jest cisza. Jest moneta. Aż chyba sobie ją zakopię. Zobaczmy, jak głęboko ją weźmie na tych ustawieniach na wodę morską. Dzwonicie do mnie i pytacie, czy jest stabilny i głęboki, na przykład nad morzem. No już jest na granicy zasięgu, ale to jest sitko całe. Jeszcze głębiej. Teraz już powinny być wykopane. Według detektora jeszcze jest w dołku. Dobra, ja to wykopię, bo się gdzieś tam zapodziało głębiej chyba. Jeszcze jedno sitko tylko wbiłem. Nie wiem, czy było głębiej, czy było gdzieś w tym, w ściance. Natomiast no 20 groszy to nie jest duża moneta, nie? Także jakby ktoś pytał, czy do morza, to ma odpowiedź. O, przyhaczyłem. Ups. Już myślałem, że mam jakąś srebrną zawieszkę, a to przecież z zamka błyskawicznego. Coś się naprawdę ładnie zaświeciło. Czyżby? No, ups, ciekawe, czy to będzie złoto. Wątpię, takie jedno ogniwo z łańcuszka. Może tu gdzieś będzie. Jest bardzo nisko, jakby to było aluminium. Może to jest dmuchane złoto, cholera wie. Może się komuś zerwał łańcuch. Tamto znalazł, a to zostawił. Cholera wie. Będziemy musieli to przetestować, bo
Jak jest to złoto, to jest dmuchane. Zaraz koło tego łańcuszka się zaświeciło, a to jakieś kurde... Co to ma? Hot Wheels. A tamto się tak myślę, że to może być z torebki. Ale i tak sprawdzę. Kto ma kwas? Ja powinienem sobie kwas kupić. Co ja będę na kogoś liczył? Muszę sobie kwas kupić do złota i do srebra. Kolejne autko. Jakiś Porsche tym razem. Może będzie następne. Folia. Słyszę, że ten sygnał jest głęboki, ale wykopałem już z jakieś 40 cm i dalej go nie ma. I pewnie jest w ściance. Pewnie, że jest w ściance. Ale mamy 5 zł! Piątka. Stara piątka. Trochę poleżała, 2010. Mam 2 grosze, pojedynczy. Tu jest jeszcze jakaś żelazna moneta. Tu jest kapsel. Dobra, ale kopiemy tą... Tą monetę wykopiemy, zobaczymy co to. Były 2. I są 3. Może coś tu jeszcze będzie. 7 groszy. Złotówka głęboka. Stara. 2015. Sweet. Były tutaj 3 sygnały ładne. I widzę, nie widzę. I jak tu będzie 2, 1 i 5, to się uśmiechnę. Ale będą z 2 monety na bank. 5 i 2. Także sweet. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest na żywo. Zapowiada się fajna noc, fajny dzień. Jest tu coś? Nie ma. Dziękujemy. Trochę mało, no. Ile tam? 2. Kiedyś za to sobie można było życie ułożyć. Jest 2, ale na pewno na tym nie koniec. Będziemy używali pinpointera. Czekajcie, schowam to. Bo mamy kilka sygnałów. Pyk. Bo mamy tak. Tutaj jest kilka monet. I może być fajnie. No, komuś się drobne posypały. Uno, due, tre, eurocenty, eurocenty, dziesiątki, czekajcie, chowam, sprawdzamy dalej. Euro, jakiś Deutschlander tu siedział, może coś więcej. Pewnie, że coś więcej. Mamy 20 centów, jeszcze? Grosiczka mamy. 2 grosze. Jeszcze? Jeszcze sprawdzę na pewno dużym detektorem. Może jaka piątka tu gdzieś wisi? Słońce już chyli się ku zachodowi, a jeszcze cała noc przede mną. Jeszcze jest druga strona tej plaży. W ogóle jej nie robiłem. Jeszcze jest w ogóle po drugiej stronie Łeby. I to będę musiał przelecieć, ale gdzieś o godzinie, jak zrobię tą plażę, to tam polecę. Zapowiada się, że być może będzie jakiś rekord, jeżeli chodzi o bilon. Natomiast z tego co wiem, to kilku poszukiwaczy tam na drugiej stronie grzebie. Oby nie wygrzebali wszystkiego. Detektor zasygnalizował. 50 groszy. A ja zobaczyłem na oko. Zobaczę, czy tu coś jeszcze... Pewnie widać. Zobaczycie, 2 monety przynajmniej widać. Jedna. Druga. 50 groszy i 20. I zobaczmy. 10. Jeszcze coś? Tyle chyba. Szkoda, że grubych nie było. Już po zachodzie. Nie wiem, czy będzie coś widać, ale w sitku jest, a widać ładnie nawet. W sitku mam 2 złote. Tutaj w tej dziurce znalazłem 2 grosze. Zauważyłem tą dziurę i tą. Mówię, pokręcę się. No i piękny sygnał i mamy kilka monet na wierzchu. Także kopiecie razem ze mną.
Widać tu na pewno piątkę, na pewno dwójkę, jakiś wisior tu widać. Już podnosimy, więc tak. 2 złote, 5 zł, czyli mamy 7. Mamy 7,50, 7,60 i zerwany wisior jakiś. I zaraz zobaczymy jeszcze tu pinpointerem, czy coś jest. Dobra, jest grosz. Pyk. Zaraz. To już sitko. Dobra, sprawdzę głównym detektorem. Grosik i 2 złote. Ale nie mówię, że to koniec. Sprawdzamy. Koniec rozsypanych monet. Ale szukamy tu dalej w tym miejscu. Teraz drugą stronę dziury. Stare 50 czy stara złotówka? Stara, aż czerwona. Wyszliśmy z tej pierwszej plaży. Idziemy sobie teraz przez Łebę z Tatulem. I Korsir już poszedł na drugą stronę, bo nas od ten w końcu przyjechał. No i podziwimy na drugiej stronie. Może jak będą jakieś fajne obrazki tu w Łebie, to wam jeszcze pokażę. Ten odcinek będzie bardzo długi, łączony z 2 dni. Puste, nikogo nie ma. I no prąd się marnuje. Tutaj też pusto. A nie, trochę ludzi tam jest. Główna ulica w Łebie, ludzi w bród i o to chodzi. My idziemy na plażę. Tu jest ten taki skwerek, co stoją te mimy i tam ci co rysują i jakieś inne rzeczy robią. Dwojeczka. 2 złote. Już jest strasznie ciemno, będzie ciężko. O! Upsi, upsi. Był płaszcz czy nie było? A tu co, pół monety? Nie. Kurde, gdzie ja cię wsadzę, autko? Piękne 50 groszy. Tu jest 10. Jeszcze coś? Jest coś. Ty. Już myślałem, że złoty tu jakiś ten. Zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze jest. Pewnie, że jest. Złotówa? Złotówa. Ślicznie. Jeszcze dalej. 10 groszy. Może coś jeszcze. Może coś jeszcze. Pewnie, że są. Patrzcie. 20. Tu jest co? 20 kolejna. Ale tu się posypało komuś. Jest 2. Tu już od sita się wzbudza. Chyba tyle. Złotówka na wierzchu. I chyba tyle. Nie ma nic więcej. Detektor. Mamy tu wypożyczalnię leżaków. I koło budki wyszły 2 złocisze. Przy takiej lodówce patrzę, sygnał. I myślałem, że to zegarek jest, cholera. A to jest jakaś bransoletka, ale jest stainless steel. Rozładował mi się detektor. I jeszcze na sam koniec znowu szlugi znalazłem. Jestem już w busie, proszę bardzo. Tak wygląda podsumowanie. O tym jeszcze pogadamy, bo to pamiętacie, w Darłowie znalazłem. Ale dobra, mamy 2 autka. Mamy to, myślałem, że już do zegarek jakieś pierdolę. 3 autka, co ja pokazuję. To będę sprawdzał. I mamy tak, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 52, 53, 54. 55 zł, może z 56 zł. No dobra, 61 licząc to euro. Także tak to wszystko wygląda. Papierosy, te głupoty. I tak, ta klamerka z Darłowa. Być może będzie stara i ją też zgłoszę, bo pokazałem ją saperowi i saper mówi, że no być może to jest stare. Więc mam obowiązek. Będę zgłaszał, zobaczymy. No i tak to się wszystko prezentuje. Taki wypad. Ja bym jeszcze połaził, ale mi się detektor rozładował. Mamy godzinę 2:09 i mam 17 stopni w busie. Jest chłodno, czuć to po kościach. Po karku przede wszystkim, bo cały mokry. Nic przede mną, trochę do ogarniania przed
przed snem. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, możecie zostawić pierdółki. Zapraszam Was serdecznie do Corsira, do Golden Manika i do Odkrywcy Goblina na kanały, bo jest lato z odyńcami i są fajne konkursy, będzie można wygrać i można wygrać przez całe lato 8 razy na każdym kanale jakieś tam nagrody, pinpointery, różne rzeczy, co oni sobie tam wymyślą. No i co? Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.